Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej kandydatów nabiera rozpędu. Bardzo ciekawe wyniki, ciekawa tabelka. Prowadzi nadal Gukesz z 5 punktami oraz Nepo z 5 punktami, ale dogonił ich Nakamura. Hikaru Nakamura mierzy się tutaj z Caruaną. Numer 3 kontra numer 2 na świecie według rankingu. Zapraszam do analizy. Posunięcie E4 i E5. Tutaj skoczek na F3 Nakamura, skoczek na C6, goniec na B5, partia hiszpańska, posunięcie A6, goniec na A4, skoczek na F6. Partia hiszpańska charakteryzuje się oczywiście standardowymi pierwszymi posunięciami, które każdy z nas może sobie wykonywać. Tu jest spokojna roszada białymi, jest posunięcie D6, C3 z zamiarem na pewno zagrania D4, ewentualnie schowania gońca. To jest też taka idea właśnie w tym debiucie. Jest roszada, wieża E1. Jeżeli skoczek zagrałby na G4 z atakiem tutaj, to można się nadziać oczywiście na D4 ruch, albo wieża może z powrotem wrócić. Skoczek na G4 i tak nie będzie stał za dobrze, tak przy okazji. Skoczek na E7, ten ruch już dosyć często zauważyłem w partiach najlepszych zawodników. Skoczek się przemieszcza na pole G6, żeby próbować bombardować przeciwnika z tej strony. Skoczek z B na D2 na spokojnie, na G6 wskakuje skoczek i skoczek F1. Oczywiście to jest typowy manewr w partii hiszpańskiej, tak się gra, więc można jak najbardziej naśladować tutaj najlepszych zawodników. I D5 ze strony Caruany. Tutaj Caruana oczywiście jest zawodnikiem, który potrafi niesamowicie grać teoretycznie dobrze, więc póki co ma tutaj pozycję w małym paluszku. Jest bicie i goniec na B3. Co by się stało, jakby tutaj skoczek chciał zbić na E5? No to mała niespodzianka mogłaby nastąpić, mianowicie goniec F2. Król F2, skoczek bije na E5, no i tutaj wieża nie może odbić, bo jest hetman F6 ze stratami materialnymi, więc trzeba by było białymi na pewno uważać. Dlatego też Nakamura zagrał gońcem na B3, C6 z obroną, prosta sprawa, i D4, czyli uderzenie w centrum. Bicie tutaj pionkiem, bicie skoczkiem, no i widzimy, że pozycja ma charakter bardzo równy. Na tym poziomie jest to niemalże praktycznie za każdym razem remis, ale ciekawe jest to, że właśnie zawodnicy grali dalej, no walka trwa oczywiście. Każdą pozycję można zepsuć, można każdą pozycję tak naprawdę wygrać, prawie każdą oczywiście. H3. Tutaj pionek oczywiście fajnie to pole G4 broni i nastąpiło bicie na D4 i odbicie pionkiem. No i właśnie, mamy pozycję, gdzie jest izolowany pionek białych, ale za cenę pary gońców. Jestem ciekaw, i którą pozycję chcielibyście grać, czy próbować blokować tego pionka, czy grać jednak czarnym kolorem. Skoczek D5 się zablokował tego piona póki co. Goniec na C2, tutaj fajnie sobie strzela ten goniec. Goniec na E6 i skoczek zagrał na G3. No, na razie rozwojowo, cały czas skoczek z D na F4. No i można powiedzieć, że tu czarne próbują przechwycić inicjatywę. Taki skoczek na F4 to jest niezła figura, jednakże Nakamura próbuje tego skoczka od razu wypędzić, grając wieżą do centrum, i skoczek spokojnie wrócił, na co jest spokojne A3, żeby nie było jakichś wjazdów takich nieprzyjemnych na B4 skoczkiem. Wieża E8 ze strony Caruany, goniec D2 na spokojnie, skoczek na F6. Tak patrzę teraz na tę pozycję i tutaj jest goniec na G5. Moi drodzy, kiedyś, tak powiedzmy, znaczy 20 lat temu czy 30, te partie były takie bardziej żywiołowe. Teraz to jest trochę takie bardzo oklepane, rzadko kiedy się zdarza partia bardzo fajna, taka gęsta w kombinacje. No cóż, tutaj panowie grają wysoką stawkę, więc strategia też punktowa jest ważna, żeby kontrolować zapewne sytuację. H6, no i Nakamura zbił tego skoczka, tutaj hetman odbił, hetman D2. Zobaczcie, że się nic wielkiego tutaj póki co nie dzieje. Hetman G5 i wieża wróciła na E3, żeby jednak nie wymieniać tych hetmanów. No bo jednakże, to jakbyśmy wymienili te hetmany, no to czarne miałyby duży atut właśnie w postaci takiej, że mogłyby atakować tego pionka. A bez hetmanów jest ciężej białymi atakować czarne, więc czarne myślę, że tutaj spokojnie by już kontrolowały tę sytuację. Wieża E3. Skoczek zagrał na F4 w tym momencie, posunięcie H4. I właśnie to jest ruch dla mnie z kosmosu. Ja tego posunięcia nie rozumiem, ale już wyjaśniam, o co w tym posunięciu chodzi. Bo teraz tak, Caruana zagrał hetmanem, ale co by się stało, jakby było bicie na H4?
No to jest bardzo głęboka myśl. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o reaktywację swoich figur białych, a troszeczkę zamknięcie figur czarnych. No i wieża E4, działalibyśmy tutaj na związaniu. G5 trzeba by było zagrać, bronić tego skoczka i zdwojenie wież na linii E. Czyli granie pozycyjne, zobaczcie, hetman niby ze skoczkiem są groźne, bo strzelają w króla, ale też nie ma jak się do króla dobrać, więc to też jest taki plus białymi, że białe z zimną krwią by mogły tak zagrać. I przypuśćmy, po zagraniu wieżą aktywnie na D8, skoczek by wleciał na F5, hetman by uciekł i hetman B4 z jakąś może opcją na D6, może skoczkiem na E7, ciekawe rzeczy, na przykład wieża D7, no i tutaj wieża E5. Cały czas, to oczywiście nie można było skoczka nigdy wybić, rzecz jasna, bo tam wieża wisiała, więc no taka pozycyjna gra i nie wiem, tutaj ciężko mi doradzić, jak grać dalej to białymi, trzeba być naprawdę zaawansowanym zawodnikiem, żeby to super według mnie realizować, bo ja tu nie widzę jakichś takich zagrożeń. Chodzi o to, że figury są bardzo aktywne i chyba na to liczył po prostu Hikaru. Po ruchu H4 jednakże hetman odszedł na D5, tutaj można powiedzieć Caruana zaufał przeciwnikowi, wieża E4, skoczek się wycofał, no i zaczyna się powoli tutaj taka powiedzmy jazda ze strony białych, bo białe ustawiają coraz lepiej swoje figury i to jest taki fajny też case, można powiedzieć, żeby jak nie widzimy jakiejś kombinacji, no to próbujemy swoje figury coraz lepiej ustawiać. Skoczek wrócił na F8, wieża E5, hetman D8, zobaczcie, no tutaj te figury się cofają i posunięcie H5. Tutaj silnik szachowy podpowiada, żeby centralizować hetmana na F4, obronić, no jak najbardziej pewnie można, ale to już takie można powiedzieć szczegóły na najwyższym poziomie. Goniec na D7, wieża wybiła, goniec wybił i skoczek wleciał na F5. No właśnie, ten pionek ze skoczkiem współpracują fajnie. Zwróćcie uwagę, że wszystkie figury czarne teraz są na ósmej linii i to Hikaru zaczyna przejmować inicjatywę i no, wydaje się, że nic nie widać. Znaczy się, nie ma jakiegoś zagrożenia bezpośredniego, prawdopodobnie na pierwszy rzut oka, ale trzeba mega uważać. I zobaczcie, co się dzieje, moi drodzy. Hetman zagrywa na F6. Ok. I teraz Hikaru zagrywa hetmanem na B4. Jest prosta opcja zbicia pionka. Ciekaw jestem, jak byście teraz zagrali czarnymi. Od razu powiem, że pozycja czarnych jest tutaj podejrzana. Nie widać za bardzo kombinacji, jak można by było tu przeciwnika oszukać. No i Caruana niestety dla siebie zagrywa B5, czyli broni tego pionka. Ruch przegrywający. Teraz dam wam chwilę, żeby spróbować znaleźć dobrą odpowiedź, czyli dobrą kombinację dla białych. Białe zaczynają i wygrywają. 3 sekundy. Myślę, że już minęły. Można sobie było też zatrzymać materiał. Uwaga, w tym momencie następuje skoczek E7 z szachem. Goniec pilnuje na H7, król idzie na H8, nie ma wyjścia, no chyba, że hetman woli stracić życie. I skoczek D5. Caruana poddał partię. Są dwie groźby. Zdobycie hetmana lub hetman F8 z matem. Bardzo fajna kombinacja, ale to na pewno wynika no, z błędu Caruany, z takiej, można powiedzieć, równej pozycji. Można wycisnąć wszystko, jak widać. No i Hikaru wraca do gry. Ja powiem szczerze, bardzo bym chciał, żeby Hikaru wygrał turniej kandydatów i zagrał mecz o Mistrzostwo Świata. To byłoby coś niespotykanego, żeby streamer najpopularniejszy na świecie właśnie zagrał mecz o Mistrzostwo Świata w szachach. To byłoby coś genialnego. Zobaczymy, jak to się potoczy. Tym razem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.